Okej. Triksu, nie... Nie lubię tak. Nie gadaj, że to się otworzy, jak Madzia akurat przychodzi. No nie. No nie. To się... Ja pierdzielę. Cześć, jestem Marcin, witam was w kolejnym odcinku na kanale, a to jest Five Nights of Impostors. Bardzo ciekawy fan games FNAF-a. Takie połączenie FNAF-a i Among Us. Więc no. Jest FNAF, jest Among Us. Dwie bardzo fajne serie. No, więc pomyślałem sobie, jak jest fan game, to jest bardzo ciekawy fan game. W sensie wygląda ciekawie, więc... Dobra, po prostu new game. Na statku kosmicznym są impostorzy. I mam przeżyć do szóstej. Jakby, excuse me, what the fuck? Jestem na statku kosmicznym, mam przeżyć do szóstej. W kosmosie nie ma strefy czasowej. Co jest? coś tu chyba nie pykło. No ale dobra. Więc mam tu drzwi. W ogóle przed nagraniem w ogóle weszłem do gry, żeby to wszystko fajnie ogarnąć, jak to działa w ogóle mechaniki. Tutaj mamy coś jak radar. OMG, to jest Triksu. I tu są kamery. Jaka to kamera? Ósma. Śmieszne jest to, że ja się niby obracam w prawo, a to w ogóle tak nie wygląda. No ale cóż. I blisko była! Triksu, co ty robisz? jakby ktoś nie wiedział, to są nasze... To są nasze awatary w Among Us. W Among Us. Bo w kafeterii zamkniemy Triksu? Kamera siódma, okej, mamy pierwszą. Kurde, ja się tu chcę obrócić. Klikam po prawej i nie mogę, bo muszę kliknąć w dół. Ej, bardzo daleko się ruszyła. Co jest? Red Impostor. Sus. Okej. Okay. O, i jest teraz zamknięta w kafeterii. Nice. I co teraz robisz? Teraz praktycznie nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia, jest w kafeterii zamknięta. Wygrałem. Teraz tylko 4 godziny tak przeżyć. Easy win, ja wam mówię, easy gra. Co to było? Co to? Restart system, co? Okej, to był sabotaż. Okej, ale znowu weszła do kafeterii, więc easy. Nie wiem, dlaczego patrzę się na drzwi, po prostu to jest taka
Jest taki strach, że coś tam może być. Ej, to tak to można robić. Całą noc zamykać po kolei drzwi. Co to było? Co to było? Okej. No i znowu restart, okej. Znowu wchodzi do kafeterii. The fuck? Okej. Czy ja mogę patrzeć na kamery cały czas? Czy mam jakiś limit? Chyba nie mam żadnego limitu. Mogę sobie patrzeć ile chcę. Okej, okay, restart system. Kurde, ona... Triksu, ty się dobrze czujesz? Okej. Okay. Jakby impostor... Ej, w ogóle te ludziki w Among Us... Oni nie mieli nigdy rąk, a tutaj mają. Ciekawe. Mogę ją tak zamykać ciągle i ona wraca za każdym razem do tego pokoju? Jakby to jest spoko zrobione, nie? Na razie jest jednym impostorem. Jest w miarę easy. O, teraz jest tu gdzieś. U góry. O, okej. Okay. Szósta M. Okej, okay, noc druga. Spróbujmy od razu. Dobra. Nic nie widzę. Jest. Jest jeszcze Madzia. Junko. Co to było? Impostor. Okej. Okay. Rozumiem. Więc jak ktoś jest przy drzwiach, to po prostu ten. Madzie pojebało. Okej, okay, dobrze, że jak ktoś jest przy drzwiach, jest alarm. Więc muszę zrobić szybką reakcję wtedy. Wtedy szybka reakcja. Żeby zamknąć drzwi. O, cześć! Junko! Madzia, cześć! Gdzie jest Triksu? A, tu są oboje. Na razie jest spokojnie. Druga w nocy. Jeden atak był. Jeden bardzo niebezpieczny atak ze strony...
Julko? Czy ona wyjdzie? Nie wyjdzie. Myślę, że nie wyjdzie. Okej. Okay. Tu wyszła. Prawie był atak ze strony Trixu. Okej. Okay. Nie no, jeśli ich nie zamknę w takim zauważyłem, że ja się właśnie ich nie zamknę ich w taki sposób, żeby właśnie nie mieli jak wyjść, to wtedy nie ma sabotażu. Tak myślę. O kurde. Okej. Okay. Trixu, nie. Nie lubię tak. Nie lubię tak. Guys. Guys. Ona tu znowu jest. To nastyk. Co to było? No nie gadaj. To się rozjebało. Jak ja mam to zrobić? Ej, niewykonalne. W sensie wykonalne, teraz nie będę po prostu mieć alarmu. Okej. Okay. Okej, okay. Teraz muszę uważać, bo nie ma alarmu. On się rozwalił. Za dużo impostorów. I guess. No Madzia, idź sobie! Co jest? Jak ona jest agresywna. Dlaczego? Zawsze robiliśmy taki dobry... Trixu, dlaczego mnie zjadłaś? Okej, okej. Okej. To jest ciekawe. To jest ciekawy fangame. Trzeba przyznać. Bardzo ciekawy fangame. Co ja tam miałem zrobić? Nie, ja to spróbuję jeszcze raz. Druga noc. Let's go. To jest bardzo ciekawe. Ej. Z tego może polecieć mała seryjka. Nie widzę ich na początku. O, oni się pojawiają dopiero. Okej, okay, rozumiem. Tylko jak to działa, że to pęka? Co tu tak warczy? Wy jesteście daleko. Co tu robi ból, ból, ból? Nie bulczeć mi tutaj. Bo ja wam zaraz zabulczę. Ładnie tak burczeć? Ładnie tak. Trixu. Ładnie tak? Tak nachodzić kolegę? Zamykam się tu. Oni w kółko. Co oni robią? Ja mogłem wejść na kamerę czwartą i to zobaczyć. Kurde, a szkoda. Oni się tam kręcili. Co jest?
Okej, na razie wszystko jest pod kontrolą. Kamera pierwsza. Uciekła mi Trixu. Może tam gdzieś jesteś. O! To jest Madzia. Ej. Kamera ósma? Co tu tak warczy? Powiedz, że ich zamknąłem. Chyba im zamknąłem drzwi. Dokładnie. Kurde, mogłem jej zamknąć drzwi, ale tak... Okej, okay, Trixu się przebiła. Nie ma jej? Jak to się stało? Jak to, że ona tu przeszła obok? Co mi tu warczy? Burczy. Co to są za dźwięki? Dziewczyny, co to są za dźwięki? Kamera druga. Nie udało mi się. Chyba. Okej. Okay. Tutaj muszę dużo pracować z... Co tu się... Czemu to się... To jebło samo z siebie. Okej. Ej, ja umrę. Wyjdź. Kurde, to jest przerąbane. Wyjdź, Trixu, co ja ci zrobiłem? Nie, Madzie tu nie wpuszczam. Ona wyjdzie. No nie ma zamiaru mnie zostawić. Trixu, co ja ci zrobię? Zawsze, nawet jak gramy w zwykły Among Us, to mówi na mnie. Jak gram to... O. Okej. Okej, udało się. Wreszcie wyszła. Dała mi spokój. Dziękuję bardzo. Jest piąta. Okej, szósta. Nice, udało się przejść drugą noc. Teraz jest trzech impostorów. O ciepa. To będzie trudne. Nie wiem, ile jest maksimum. Czy to jest 5 impostorów, max? Nie widziałam nikogo. Dobra, nie mogę chyba patrzeć na drzwi? I guess? Że nie mogę patrzeć na te drzwi, bo... Nie się niszczy... Dusia! Gdzie jest Trixu? Okej, okay, nawet jeśli mnie... Co ja słyszę? Nawet jeśli mnie kusi... nie mogę spojrzeć na drzwi.
Będzie ciężko. O, cześć, koleżanki. Kurde, ja tu cały harem będę miał. Czy pojawi się jakiś męski bohater serii? Męski bohater serii. Czyli, nie wiem, Bam Bam, Bomber. Nie wiem, kto jeszcze? Może ja? Może ja nawet? Będzie niebieski impostor. Ej, co jest? Co tam się dzieje? Dziewczyny się wkurwiły. Kurde, głodne dziewczyny są niebezpieczne, pamiętajcie. Okej, okay, niech tak będzie, I guess. Co tam się dzieje? O nie, wpuściłem ją. Okej. Okay. Impostor. Znowu Trixu. Nie gadaj. Nie, nie gadaj, że to się otworzy jak Madzia akurat przychodzi. No nie. No nie. To się... Ja pierdzielę. Teraz mnie Madzia zjadła. Okej, okay. Mam nadzieję, że smakowałem, dziewczyny. Mam nadzieję, że wam smakowałem. Och, ja pierdzielę. Ta gra jest... Jest kozacka, jest ciekawa, naprawdę. Ciekawa, na pewno przyjemna, przyjemna do grania, do ogarnięcia. Mogę zrobić kolejny odcinek z tego, w sensie... Czemu nie? Mogę nagrać kolejny odcinek, mogę przejść wszystkie w sumie. Mogę postarać się przejść wszystkie noce, które są w tej grze dostępne. Bo wiadomo, FNAF-a na kanale brakuje. A w taki sposób trochę zapełnię. Nie dość, że FNAF-em, to jeszcze Among Us na swoim kanale. No, obu serii właśnie brakuje, więc. Taki fajny crossover. Fajny crossover. Dobra. Dzięki dziewczyny za gościnę na tym odcinku. Naprawdę nie spodziewałem się, że będziecie, ale pojawiliście się, więc no. Zobaczymy, kto w ogóle będzie w kolejnym odcinku, nie? Czy będzie zielony, niebieski, czy biały, nie wiem. Dobra. Ale to się zobaczy właśnie w kolejnym odcinku. No, jestem ciekaw, co to będzie. Ale jak na razie jest trochę ciężko. Trzeba się wysilić. I jest to kinda random, że po prostu to AI, gdzie ono pójdzie, jak ono pójdzie w danym momencie, jest to randomowe, co zgadza się w sumie z FNAF-em, więc... Jest kozacko, naprawdę, jest kozacko. Mi się podoba. No. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.